Polska Ścieżka Profilaktyki Sercowo-Naczyniowej, która miała miejsce w sobotę w Opolu, zgromadziła wielu specjalistów, w tym między innymi naszego gościa, który za chwilę się podzieli z Państwem kilkoma bardzo cennymi uwagami, a pan Szymon Warzycha zajmuje się i dietetyką, i lipidologią. To jest może mniej znane słowo, panie Szymonie, ale chyba jeszcze nam jest bliższe, jak jeśli sobie powiemy słowo cholesterol. Czy to jest rzeczywiście główny powód, z którym pan się tutaj spotykał z pacjentami? Znaczy się tak, jeżeli mówimy o ogółu naszej populacji, to co widzimy, obserwujemy, to przede wszystkim to, że się nie badamy i nawet nie wiemy, jakie mamy poziomu lipidów, bo powiedzenie cholesterol jest takim trochę naszym slangiem medycznym, że jeżeli my mówimy poziom cholesterolu, to tak naprawdę w rzeczywistości jest to taka lipoproteina, czyli taki kompleks białkowo zawierający różne inne składniki, które transportuje ten cholesterol w osoczu. Więc my, mówiąc o obniżaniu poziomu cholesterolu, obniżamy tak naprawdę ilość takich łódeczek, które ten cholesterol transportują do naszych tkanek, nie cholesterolu per se, który jest stałym elementem chociażby naszych błon komórkowych, stałym elementem strukturalnym, jest dla nas bardzo ważny. Więc to też generuje bardzo często wiele niedomówień, fake newsów. I mówiąc o tym, że się nie badamy, to druga bardzo ważna kwestia jest taka, że jeżeli już pacjenci się badają, to co obserwujemy, to aż 60 do 80% naszej polskiej populacji ma problem z zaburzeniem gospodarki lipidowej. I my dlatego mówimy o gospodarce lipidowej, a nie o gospodarce cholesterolowej, bo właśnie tyczy się tych cząsteczek, które ten cholesterol transportują. I jako dietetyk kliniczny czy lipidolog ogromną uwagę przykładamy do tego elementu związanego nawet nie tylko z żywieniem, ale z całą higieną życia, która uwzględnia również oczywiście aktywność fizyczną, kontrolę tych czynników ryzyka, jak poziom właśnie tych lipoprotein, tak zwanego cholesterolu, ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy we krwi, ale również higienu snu, stresu czy aktywności fizycznej, która, myślę, że tutaj śmiało mogę powiedzieć, jeżeli moglibyśmy przepisywać coś, czy lekarze przepisywać na receptę, dawkę chodzenia i dawkę biegania. To był najlepszy lek w kwestii prewencji sercowo-naczyniowej, ale nie tylko. Jak i już, gdy zachorujemy, czyli w tej wtórnej, aby ten stan zdrowia utrzymać w ryzach. Panie Szymonie, to w drugiej części naszej rozmowy chciałem pana zapytać o jedno. Rozpoczęła się jesień, jesteśmy po wyczerpującym, bo gorącym lecie. Na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o nasze żywienie, oprócz tej stałości pór, o których mówimy, regularnego żywienia? Co na jesień? Jak powinniśmy przygotować nasz organizm jesienią na nadchodzącą zimę? Tutaj kwestia jest naprawdę szeroka, bo musielibyśmy wziąć pod uwagę to, jak jedliśmy do tej pory. Ale takim niezmiennym elementem jest to, żeby nasze żywienie było zbilansowane, urozmaicone. Na pewno, jeżeli nie mamy ku temu wskazań, bądźmy ostrożni w podejmowaniu jakichś skrajnie eliminacyjnych diet, bo my też, biorąc pod uwagę ewolucję naszego gatunku, jesteśmy wszystkożercami i z naprawdę ogromnej części tego, co spożywamy na co dzień, mówiąc o tej zdrowej części, jesteśmy w stanie uzyskać wiele składników, makro i mikroelementów, które będą wspierać nasze zdrowie fizyczne, psychiczne, czyli funkcjonowanie to takie nasze mentalne, ale również będą wpływać na odporność naszego organizmu, czy to jak funkcjonujemy każdego dnia. Więc nie ma jednego, oczywiście jeżeli mielibyśmy powiedzieć o modelu, to ta dieta taka zbilansowana, tak, ta dieta śródziemnopolska. No właśnie, bo pan często używa tego sformułowania nie śródziemnomorska, a śródziemnopolska. Polska, no bo powinniśmy się dopasować do tego, w cudzysłowie, klimatu, w jakim my funkcjonujemy. Czy powinniśmy? Dzisiaj dostępność produktów jest tak ogromna, że warto z niej korzystać, ale ta różnorodność właśnie w naszym codziennym żywieniu będzie pozwalała nam uzyskać z niej całe sedno tego stanu, poprawienia stanu odżywienia, bo powinniśmy jeść nie tylko, żeby jeść energetycznie, ale żeby odżywić nasze ciało, to znaczy zapewnić mu wszystko, czego potrzebuje. Jakby miał pana zapytać o produkt numer jeden, który zawsze by pan polecał w każdej diecie, to co by to było? Ja wiem, że to bardzo trudne, ale czy jednak pietruszka, marchewka, czy coś zupełnie innego? Woda. Jednak. Będzie stałym i podstawowym elementem, bo też wypijamy jej za mało.
No właśnie, to jest też częsty ból. Przyznaję się sam również do tego, a nawadnianie tego organizmu jest taką podstawą funkcjonowania jednak dziennego. No, woda jest stałym elementem w budulcowym naszej każdej komórki, więc wyobraźmy sobie taki element jak nie wiem, funkcjonowanie silnika, który nie ma oleju w sobie, albo jakieś płyny, cieczy. Wszystko jest spowolnione i zarówno transport składników, już mówię dosłownie, odżywczych czy energetycznych do komórki, jak i transport produktów metabolizmu będzie zaburzony. Więc tak, ta woda jest podstawowym elementem naszego żywienia. To idziemy, proszę Państwa, napić się wspólnie tej wody. Szymon Warzecha, zarówno i dietetyk, jak i lipidolog, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.